Dziękuję Ci za ten czas. Dziękuję Ci za to spotkanie. Dziękuję Ci za prawdziwe słowa, które będą uwalniane. Ojcze, ja usuwam w tym momencie jakiekolwiek zmęczenie. Ja usuwam jakiekolwiek zamieszanie i zamęt. Ja ustanawiam teraz, że nasze umysły będą przyjmowały słowa prawdy. W imieniu Jezusa. Amen. Witajcie, kochani, na pierwszym spotkaniu naszego nowego cyklu. Celem tego cyklu generalnie jest rozwój osobisty nas wszystkich ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju naszego w sferze finansów takiej szeroko rozumianej. Natomiast celem tego cyklu i żadnego spotkania nie jest to, aby budować czy wzmacniać w jakimkolwiek pułapie chciwość naszych dusz lub nie tworzyć ekocentryzmu w zakresie finansów. Dlatego na dzisiejszym spotkaniu, jak również na drugim spotkaniu z tego cyklu, będę chciał się skoncentrować na fundamencie. Na fundamencie, który będzie trampoliną dla kolejnych spotkań, w których postaram się wchodzić w takie tematy już praktyczne, wąskie, zawężone. Natomiast jakby idea jest taka, że wszystko, co będzie działo się od trzeciego spotkania, należy brać tylko i wyłącznie, łącznie z tym, co będzie na pierwszym i drugim spotkaniu. W przeciwnym razie to jest albo nieużyteczne, albo może wywołać odwrotny skutek od zamierzonego. Więc dzisiejsze spotkanie i to spotkanie, które będzie chyba za miesiąc, to drugie, będzie stanowiło pewien fundament. Postaram się dzisiaj, przynajmniej w stosunku do części z Was, zburzyć coś, co jest nieprawdziwe i zbudować coś, co jest prawdziwe. Osobiście już też zetknąłem się w ogóle z dwoma rowami, jeśli chodzi o finanse. Z pierwszym też borykałem się na samym początku po swoim nawróceniu, kiedy w zakresie finansów tak naprawdę słyszałem bardzo dużo na temat prawa, kiedy dowiedziałem się chociażby, że jest dziesięcina. Słyszałem takie różnego rodzaju teorie, że jak nie oddasz dziesięciny, będziesz musiał oddać dwukrotność, inaczej Bóg cię ukaże. Z drugiej strony też spotkałem się z innym rowem, w którym osoby bez wątpienia obdarowane posługiwały się swoimi darami po to, aby wyłudzać pieniądze. Tak? Na przykład poruszając się na namaszczeniu proroczym, są w stanie wskazać twój numer dowodu, twój numer PESEL, ale jednocześnie powiedzieć ci, że Bóg cię uzdrowi, jak zapłacisz $1000. I to jest nieprawda. Innym celem, dlaczego chcę w ogóle mówić na ten temat, jest to, że zaobserwowałem to niestety również w swoim życiu, ale też szerzej, że nawet osoby, które do momentu nawrócenia praktycznie poruszają się w sferze finansów, przychodzi taki moment po nawróceniu, kiedy widzą z jednej strony świętość i czystość Boga, bardzo łatwo wejść w pewną taką formułę zwiedzenia w zakresie poruszania się w sferze finansów i stają się tacy jacyś wyjałowieni, takimi trochę wydmuszkami i nie do końca wiedzą, jak się poruszać. Przeszedłem przez ten okres, będę się w szczegółach dzielił o tym z Wami później, więc jest to jeden z takich powodów, dla których chcę w ogóle o tym mówić i prowadzić też ten cykl. Tak więc najpierw postaram się, abyśmy zbudowali solidne fundamenty i takie ścianki nośne, a później to wszystko, co będzie do trzeciego spotkania, to będą, wiecie, takie już ścianki działowe, które będzie można dowolnie sobie aranżować, ale tylko jakby w obrębie tych fundamentów i tych ścianek nośnych. Wiecie, jakiś czas temu, kiedy nasz syn Julian nie był jeszcze w nauczaniu domowym, poszedł do takiego kolegi na spotkanie i tam się wywiązała jakaś rozmowa. My nie wiedzieliśmy wtedy o tym, ale ponieważ później był duży taki moment napięcia w szkole i był to okres, w którym dzieci przystępowały do religii. Julian jako jedyny nie przystępował. Wcześniej do komunii. Wcześniej długo ich ewangelizował. Dowiedzieliśmy się, że
powiedział coś takiego, że to Bóg zrobił ten kotlet. Powiedział to mamie tego swojego kolegi. No i ona jakieś tam w ferworze wymiany zdań wykrzyczała, jak to Bóg zrobił ten kotlet? Przecież to ja go zrobiłam. Wiecie, ja wtedy wziąłem Juliana na bok i powiedziałem coś takiego. Ale wiesz, Julian, tyle razy głosiłeś już im Ewangelię. Nie mów tak, bo to jest takie postrzegane jako takie religijne. I tak to zostawiłem. Po długim czasie, kiedy zacząłem zagłębiać się w szukanie Boga i w takie coraz głębsze rozumienie pewnych rzeczy, Duch Święty obudził mnie któregoś poranka, przypomniał mi tę sytuację i powiedział bardzo proste zdanie. To nie z Twoim synem był problem, tylko z Tobą. Bo on w to wierzył. On wierzył w to, że Pańska jest Ziemia i to, co ją napełnia. A Ty tylko intelektualnie tym żyłeś. Wiecie, mnie zatkało, bo ja już wtedy bardzo często mówiłem, nawet mądrzyłem się w ogóle, że rozumiem, co to znaczy Pańska jest Ziemia i to, co ją napełnia. Ale ja powiem, że rzeczywiście, to był pewien slogan, ale czy ja w to wierzyłem? Czy ja realnie żyłem tak? Nie. Ale wiecie, to mnie w ogóle niesamowicie uwolniło. Ta informacja, kiedy ona przyszła i w tym momencie ja powiedziałem, że Pańska jest Ziemia i to, co ją napełnia, to ja zrozumiałem w ogóle, że ja nic nie mam. Że dom, który budowałem, tak naprawdę on nie jest mój. Że samochody, którymi do tej pory kręciłem, chciałem mieć taki czy taki, one nie są moje. Że to wszystko tak naprawdę, że to w ogóle nie o to chodzi. To było w ogóle tak uwalniające, to było tak mocne, że stwierdziłem, wow, okej. I chcę Wam dzisiaj powiedzieć, że to w ogóle jest bardzo ważne, abyście wzięli to poselstwo, że tak naprawdę to nie chodzi o takie ludzkie rozumienie rzeczy, że my coś mamy, że my coś w ogóle mamy mieć w takim materialnym znaczeniu. Bo zobaczcie, jak spojrzymy do Ewangelii Mateusza, my często tak naprawdę czytamy ten fragment w 6 rozdziale 19, 20 czy 21. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkupują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkupują i nie kradną. Albowiem, gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Ja tak naprawdę w tamtym momencie pojąłem, że to wszystko, o co w jakiś sposób do tej pory zabiegałem, że to wszystko w ogóle w Bożym planie to jest przeznaczone do utylizacji. Że albo zeżrą to mole, albo rdza, albo finalnie spali to ogień. Że nic z tych rzeczy nie wezmę. Nic. Że to w ogóle nie o to chodzi. Wiecie, w ogóle tamtego dnia po raz pierwszy realnie przestałem się spinać. Przestało mi zależeć w takim znaczeniu, że ja coś mam. Ja sobie uświadomiłem, że nie. Że to w ogóle nie o to chodzi. Że to nie jest tak. Bo i tak nic ze sobą nie zabiorę. Zacząłem patrzeć na te rzeczy realnie w ogóle z perspektywy nieba. Zacząłem zastanawiać się, co to w ogóle oznacza. Czyli jak to jest? Skoro, kiedy jesteś wpisany w Księdze Wieczystej jako właściciel nieruchomości, w ziemskim rozumieniu rzeczy jesteś tym właścicielem. A ja powiem, że z perspektywy nieba to w ogóle nie o to chodzi. Ty nie jesteś tym właścicielem. Ty jesteś szafarzem, który podczas Twojej pielgrzymki tu na ziemi zarządza tym mieszkaniem. To Ty podejmujesz decyzję, w jaki sposób Ty zarządzasz. To Ty podejmujesz decyzję, co Ty z tym robisz. Ale jesteś szafarzem. Zostałeś powołany do tego, żeby tym zarządzać. Żeby tym szafować. Wiecie, i to jest w ogóle bardzo ważne. Teraz możesz jakby spojrzeć w siebie. Te rzeczy, które są Ci najbardziej bliskie, tak? Może świeżo to spłaciłeś swój kredyt. Uświadom sobie, że to mieszkanie tak naprawdę ono nie jest Twoje. Twój ukochany motorek, on nie jest Twój. Różowy sweterek, on też nie jest Twój. To w ogóle nie o to chodzi. To nie jest ta perspektywa rzeczy. Dopiero takie praktyczne zrozumienie, że Pańska jest Ziemia i to, co ją napełnia, a my jesteśmy szafarzami, umożliwiło mi w ogóle pójścia dalej. W ogóle zmieniło się widzenie bardzo wielu rzeczy. Poruszanie się w perspektywie dawania, w ogóle dziesięci, nie? W ogóle
coś pękło, coś realnie się zmieniło. I kiedy pojąłem, że w ogóle nie chodzi o to, żeby mieć sensu stricto w takim znaczeniu materialnym, to zacząłem się zastanawiać dalej. Więc skoro nie chodzi o ten dom, nie chodzi o te samochody, nie chodzi o te rzeczy, to co takiego ja mam? Co mam? Co otrzymałem? I zacząłem bardzo realnie uświadamiać sobie tak, że każdy z nas otrzymał talenty, każdy z nas otrzymał dary, każdy z nas otrzymał pragnienia, tak? Każdy z nas otrzymał powołanie i wszyscy mamy łaskę. I uświadomiłem sobie, że tak naprawdę to są te rzeczy, które realnie mamy. Przejdę teraz do Ewangelii Łukasza, do 16 rozdziału, bo tu chciałbym się dzisiaj troszeczkę dłużej w ogóle zatrzymać. Przeczytam pierwszy i drugi. Podobieństwo do zarządcy. Potem powiedział jeszcze do uczniów. Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętność. I przywoławszy go, rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z tego szafarstwa. Wiecie, i kiedy ja sobie połączyłem te rzeczy, że tak naprawdę ja mam... Otrzymaliśmy talenty, otrzymaliśmy dary, otrzymaliśmy pragnienia, mamy powołanie i mamy łaskę, to ja zdałem sobie sprawę, że z szafarstwa tymi rzeczami każdy z nas odpowie. Każdy z nas będzie zdawał z tego sprawę. Czyli zarządzanie talentami, właściwe ich wykorzystywanie, przede wszystkim nazwanie swoich talentów, wykorzystywanie ich, robienie z nich właściwego użytku, obrotu, analogicznie z darami, obracanie, wykorzystywanie tych darów, tymi darami, korzystanie z nich, później podążanie w wierze za pragnieniami, świadomość tego, że Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, że łaska została dana i tego, że realnie powinniśmy z tą łaską współdziałać. Ja sobie zdałem, że tak naprawdę sprawę, że wszystkie te elementy i płaszczyzny są w moim życiu bardzo istotne. Że jestem szafarzem. Że nikt mnie nie będzie rozliczał z tego, co ja materialnie miałem. Że to w ogóle nie ma znaczenia. Ale z talentów, darów, pragnień już tak. I chciałbym, żeby każdy z was też zadał sobie dzisiaj pytanie. Takie realne pytanie. W jaki sposób zarządzasz dzisiaj swoimi talentami? W jaki sposób zarządzasz? To jest, wiecie, bardzo ważne pytanie, bo powiem wam teraz, że każdy z nas zna przypowieść o talentach. Ja też. Ale przez wiele miesięcy modliłem się tak, jakbym chciał zakopać swój talent. Albo kilka z nich. Realnie chciałem ubrać w to jeszcze Boga. Miałem dorobioną piękną doktrynę. Ale praktycznie prosiłem go o ingerencję, żeby zakopał moje talenty. Uważam dlatego, że bardzo ważne jest, kiedy praktycznie i realnie chcemy się w tym wszystkim poruszać, abyśmy potrafili śmiało rozmawiać o takich rzeczach. Każdy z nas musi znać swoje talenty. Powinien je rozpoznawać, dążyć do tego. Obdarowania. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. My jesteśmy szafarzami. W zasadzie, kiedy wchodzimy coraz głębiej, tak naprawdę widzimy, z czego my możemy zrobić użytek i co tutaj jest walutą. Ja spokutowałem z tego, wiecie. Uświadomiłem sobie, że pomimo pięknych doktryn, to moja postawa była gdzieś tam lękliwa. I chciałem zakopać swój talent. Dlatego zachęcam was z całego serca do tego, abyście
zadawali sobie te pytania i zastanawiali się, w jaki sposób zarządzacie dzisiaj. Jak wygląda realnie to szafarstwo tym, co macie. Bo ja sobie uświadomiłem, że jeśli ja realnie chcę się rozwijać, wiecie, realnie, tak? Realnie chcę się rozwijać. I jeśli ja chcę odnieść sukces, to ja muszę rozpoznać te talenty. To jest moja odpowiedzialność. To jest moja odpowiedzialność, jeśli ja chcę iść dalej. Nikt inny nie da żadnemu z nas recepty w 100%, jak ma przeżyć życie, tak? Każdy z nas ma rozpoznać swoje pragnienia i talenty. Wiecie, to wiele osób w ogóle podchodzi do mnie często i mówi do mnie: słyszałem, że jesteś prawnikiem. Ja w ogóle, jak słyszę to pytanie, to tak od razu robię sobie taką analizę, bo przysłuchuję się, co tak naprawdę ma być przedmiotem naszej rozmowy. Jak widzę, że ktoś poszukuje bezpieczeństwa w prawie, to mówię od razu, że jestem łaskawnikiem. No tak, jesteś łaskawnikiem, ale generalnie jesteś prawnikiem. No nie, jestem łaskawnikiem. Wiecie, gadka nam się jakoś nie kleje, tak? W ogóle nie możemy złapać porozumienia. Często takie osoby odchodzą w ogóle nieusatysfakcjonowane, w ogóle rozczarowane moją postawą, tak? Ale ja staram się rozstrzygać, bo oczywiście jeśli ktoś jest świadomy życia z wiary, życia w łasce, to nie ma w ogóle żadnego powodu, aby gdzieś tam nie generalnie przekazywać informacji, jak się pewne przepisy, bo ja wiem, że dana osoba nie oprze się na tym, jak brzmi treść przepisu. Natomiast kiedy ona szuka bezpieczeństwa w prawie, to ja się z tego wycofuję. Nie chcę być częścią tego i nie podpowiadam rozwiązania. Bo generalnie łaski nie da się zamknąć w prawie. Wiecie, w ogóle tak samo było z moim schudnięciem. Wiecie, jakby wiele mówi się też na temat tracenia wagi, ale ja tak naprawdę mam świadomość, że kiedy moja motywacja zaczęła być prawidłowa, kiedy ja przestałem szukać w ogóle też akceptacji i uznania w swoim wyglądzie, poklepywania, ładny, przystojny chłopak, kiedy zrozumiałem po prostu, że chcę usługiwać ludziom, ale kiedy kucam, tak, to jest mi niewygodnie, piję mnie brzuch i tak dalej, i że w ogóle chcę być sprawny, kiedy sobie to uświadomiłem i podjąłem decyzję, to ja wiem, że łaska zaczęła płynąć. Dzisiaj nie da się podsumować tego w ten sposób, że schudłem dlatego, że jadłem biały ser i owsiankę. Posłuchaj, powiem więcej. Jeśli będziesz jadł owsiankę i biały ser z pułapu prawa, to jeszcze przytyjesz. To nie tak. To było moje współdziałanie z łaską. Ale to nie to. To nie to było źródłem. Kim więc jest szafarz? Wracając do tematu szafarstwa. Szafarz to osoba zarządzająca własnością, finansami, interesami kogoś innego. Wiecie, ja zacząłem zadawać sobie pytanie. I zachęcam was z całego serca, żebyście zbadali teraz swoją motywację, swoją postawę. Kim jesteś dzisiaj w stosunku do posiadanego majątku? Czy jesteś właścicielem, czy jesteś szafarzem? Kim jesteś? Jak się utożsamiasz? Jak się w tym widzisz? Ja przez długi czas byłem właścicielem. Mówiłem, że jestem szafarzem. Byłem właścicielem. Świadomość, że jestem szafarzem, uwolniła mnie. Naprawdę. Jak się przestałem spinać, to tylko ja wiem. Zadaj sobie to pytanie. Spójrz głębiej. Właścicielem czy szafarzem? Wiecie, to my mamy zarządzać pieniędzmi, a nie pieniądz nami. On nie może nad nami panować. On musi być naszym sługą. Słuchajcie, dla mnie to jest osobiście bardzo ważne. I dlatego dzisiaj mówię o tym jako o fundamencie.
mam pełną tego świadomość. Nie chciałbym, żebyśmy na tych warsztatach budowali jakieś nowe strumienie w nieprzerobionej duszy. Pieniądz jest naszym sługą. To jest jego cel, tak? Jeśli to tak można sparafrazować. Chciałem przejść do pierwszej księgi Kronik 29. Pierwsza księga Kronik 29, 10-12. Potem błogosławił Dawid Pana przed całym zgromadzeniem, mówiąc: Błogosławionyś Ty, Panie, Boże Izraela, Ojca naszego, od wieków aż na wieki. Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie należy. Twoim, Panie, jest królestwo, i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. Od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała. Ty władasz nad wszystkim. W Twojej ręce jest siła i moc. W Twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. Bóg jest źródłem wszystkiego, co posiadamy. Jeśli tego nie uznamy, będziemy się bujać w prawie, zasługiwaniu i swoich staraniach. Wiecie, ja przez jakiś czas tak sobie rozdzielałem rzeczy, że Bóg jest od pewnego momentu jestem ja. Kiedy zacząłem go szukać bardziej, zacząłem rozumieć, że są pewne tematy, w których nie puszczam, a przez to nie jestem w stanie iść dalej. Nie mam dzisiaj wątpliwości, że każdy z nas musi uznać, że albo Bóg jest źródłem wszystkiego, co posiadamy, albo będziemy uważać, że to nasze ego jest tym źródłem. I nie chodzi mi o to, bo wiecie, ja doskonale rozumiem, że żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Że jestem zjednoczony z Jezusem, że Bóg porusza się dzisiaj tutaj poprzez Kościół. Chodzi mi natomiast o naszą mentalność. O naszą mentalność patrzenia na te rzeczy, o głębsze zrozumienie w ogóle naszej zależności od Boga. Ja przez jakiś czas w części rzeczy poddawałem się i byłem zależny, ale w części uważałem, że to ja. Nie nazywałem tego. Zobaczyłem to, kiedy zacząłem się przyglądać bardziej. Oczywiście najpierw moja dusza zaprzeczała, ale zobaczyłem, że są takie pola, w których ze strachu próbuję to ja dla siebie być źródłem wszystkiego. 5 Mojżeszowa, 8:18. Pamiętaj, że to Pan, Bóg Twój, daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiąg Twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. To Bóg daje nam siłę do zdobywania bogactwa. To On nam dał talenty, to On nam dał dary, to On nam daje siłę. 1 Koryntian 4:7. Bo któż Ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałeś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Czy masz coś, czego byś nie otrzymał? Wiecie, teraz chcę przejść do takiej kolejnej rzeczy, która dla mnie jest praktyczną rzeczą. Czy wierzycie w krzyż? Czy wierzycie w swoim codziennym życiu, że Jezus Chrystus, tu w zakresie finansów, chociażby w tym wątku, stał się ubogi, abyśmy mogli zostać obogaceni? Wiecie, bo katolicy mają drogę krzyżową, a protestanci mają takie teologiczne rozkminiania pewnych rzeczy. Ale ja się pytam, czy my wierzymy w to w naszym życiu? Czy my realnie w naszym życiu manifestuje się to?
czy żyjemy tak, że Jezus Chrystus stał się ubogi, abyśmy mogli zostać bogaci, ubogaceni. Kiedy to się zaczyna materializować w naszym życiu? Kiedy to się zaczyna manifestować? Kiedy zaczynamy chodzić w mentalności Królestwa? Kiedy zaczynamy w niej chodzić? Wiecie, bo tak naprawdę to nasze nieuświęcone dusze są głównym blokerem. Głównym blokerem braku widocznego błogosławieństwa finansowego w naszym życiu. Bo to jest nasze dziedzictwo. To się wykonało na krzyżu Golgoty. To się wykonało dla każdego z nas. Czy żyjemy każdego dnia w pracy, w domu, z wiarą, czyli z pewnością, że to się wykonało? Chciałem przejść teraz do kolejnego obszaru, które są ściśle ze sobą związane. Kolejną jest dawanie. Wiecie, takim głównym kierunkiem, w którym funkcjonuje świat, jeśli chodzi o dawanie, jest taka zasada, że jeśli dam, to nie mam. Jeśli dawanie wiąże się z poczuciem straty. Niestety ta mentalność jest tak mocno zakorzeniona wokół nas, wszędzie, w otaczającej nas rzeczywistości, że wszyscy jesteśmy w procesie, w zakresie zmian, tak? I rozumienia, że Królestwo Boże kompletnie nie ma z tą zasadą nic wspólnego. Kluczowe pytanie, które zadawałem też już wcześniej, które dla mnie jest bardzo, bardzo istotne w ogóle. Dlaczego coś dajesz? Dlaczego w ogóle dajesz pieniądze? Jaka jest twoja motywacja do dawania pieniędzy? I kiedy patrzysz na innego brata, zastanawiasz się, co mógłbyś mu dać, czy co mógłbyś od niego otrzymać? Jeśli chodzi o motywację, dzisiaj już rozumiem, że jeśli chodzi o dawanie, jedyna słuszna to taka, że dajesz, bo chcesz, dajesz, bo kochasz, dajesz, nie oczekując niczego w zamian, i dajesz, nie oczekując zwrotu z inwestycji w takim ziemskim rozumieniu rzeczy, bo to jest ta druga postawa, która w świecie jest bardzo rozpowszechniona. Czyli pierwsza jest taka, że dawanie oznacza stratę, a druga jest taka, że daję 10, żeby za 3 miesiące wynieść 30. To jest moja motywacja. Zmaterializowanego zysku. Tak? Ale dzisiaj rozumiem, że jedyna słuszna postawa w zakresie dawania w Królestwie Bożym to taka, że dajesz, bo chcesz, bo kochasz, bo nie oczekujesz niczego w zamian i nie oczekujesz zwrotu z inwestycji. Nie traktujesz tego jak grę na giełdzie. Uważam, że bardzo ważna jest motywacja. Że mamy być ochotnym dawcą. Ochotnym. Ochotnym dawcą. Wiecie, wiele osób daje dziesięciny z poczucia prawa, z poczucia powinności. Wiem, bo też tak dawałem. I to dzisiaj już rozumiem, że taka dziesięcina, czy takie dawanie tego sobie jakby nic nie da. Bo nie jest ochotnym dawcą. Generalnie dawanie ma dwie płaszczyzny. Pierwsza jest bardzo pragmatyczna. Kościół potrzebuje pieniędzy. Bóg ich nie potrzebuje, tak? Ale Kościół ich potrzebuje. Bardzo pragmatyczna postawa. Wiecie na przykład, że to mała dygresja, Dawid jak oszczędzał na budowę świątyni, gdybyśmy dzisiaj przeliczali ze złota na dolara, z dolara na złotówki, przekazał 200 miliardów złotych. Ale druga
płaszczyzna, jeśli chodzi o dawanie. Jest jakby ważna indywidualnie, nie wiem, czy ważniejsza indywidualnie, dla każdego z nas indywidualnie. Kiedy dajesz nie w systemie prawa, to tak naprawdę znaczy, że zaczynasz ufać Bogu. Zaczynasz Mu wierzyć. Zaczynasz Mu wierzyć w finansach. Zaczynasz realnie od Niego zależeć. Znałem kiedyś człowieka, który krótko po moim nawróceniu, kiedy ja w ogóle jeszcze nie czaiłem bazy, bo nie wiedziałem, co to jest dziesięcina, praktycznie każde informacje rozwalały mi umysł. Chodziłem czerwony, uczyłem się, przechodziłem stopniowo proces trzyciny, pięciny, to były te pierwsze okresy. I on mi wtedy imponował, bo wiedziałem, że on procentowo daje więcej. I takim był dla mnie w ogóle wzorem, kiedy ja się zmagałem sam z duszą swoją. I powiedział mi kiedyś takie zdanie. Wtedy mi się to zdanie wydawało bardzo mądre. Powiedział mi, że on nie będzie miał problemów finansowych, bo on daje przecież dziesięcinę. W jakimś czasie, kiedy zgłębiałem temat bardziej, Duch Święty przypomniał mi tę sytuację i powiedział, że on dawał w systemie prawa. On dawał, bo się bał, że jak po pierwsze, że jak nie da, to Bóg mu przestanie błogosławić. A dwa, on dawał 100, oczekując za chwilę zwrotu 300. I to była chciwa dusza. Chciwa dusza, która postępowała w ten sposób. To nie jest mentalność dawcy, ochotnego dawcy w rozumieniu Królestwa. Owszem, kiedy dajemy, to inwestujemy, ale inwestujemy w wieczność. W ogóle zupełnie innej perspektywy. Zaczynamy się rozwijać w wierze, a nasze życie zaczyna realnie zależeć od Boga. Kiedy dajemy, stajemy się w ogóle, dajemy, bo jesteśmy pewni Jego błogosławieństwa. Jego obecności, błogosławieństwa w naszym życiu. Bo słuchajcie, zdawaniem jest tak, że gdybyśmy mieli to sparafrazować do jednego zdania. To dotyczy każdego z nas. Dajemy tyle, na ile jesteśmy wolni w sprawie finansów. Tyle dajemy. I nie chodzi mi o to, że teraz każdy powinien dawać 100%. Bo to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o nasze nastawienie. O naszą mentalność. Ja też przez długi czas budowałem sobie doktryny i uzasadniałem pewne rzeczy, ale później zrozumiałem. Na tyle, na ile dzisiaj jestem wolny w tym temacie, na tyle, na ile dzisiaj ja realnie zależę od Boga, na tyle, na ile ja uwierzę, na tyle ja daję. Ja z własnego doświadczenia powiem tak, ja nie wierzę dzisiaj, jak ktoś mówi, że ufa Bogu w zakresie finansów, ale boi się dać. Boi się, że jak da, to straci. To znaczy, że nie wziął na warsztat duszy swojej w tym temacie. I coś wam powiem, na początku tego roku, kiedy ja podjąłem wcześniej świadome decyzje o rezygnacji z pewnych rzeczy zawodowych w swoim życiu, zaczęliśmy budować nowe rzeczy, a na początku roku, kiedy nic nie było widać, w ogóle nic nie było wiadomo, tak naprawdę kiedy ja w ogóle nie wiedziałem, czy będziemy mieli jakiekolwiek przychody, nie wiedząc ile, jakie. Przyszedłem do mojej żony, która stała wtedy w kuchni i powiedziałem, mam takie pragnienie i takie przekonanie. Nie wiem, jak rzeczy będą wyglądały, ale w tym roku na pewno nie będziemy dawać mniej. A on powiedział od razu, od dłuższego czasu mam takie postanowienie, takie samo. Wiecie, ustanowiliśmy w ogóle hierarchię w naszym życiu. Co jest dla nas ważne. Ja dzisiaj, nawet w tym krótkim czasie, po tej decyzji, powiem wam, że ja dzisiaj rozumiem, że takie decyzje, takie w ogóle
To jest praktycznie życie w wierze i w zaufaniu i ja wiem, że weszliśmy o jeden szczebel wyżej na tej drabinie. Że weszliśmy wyżej. Zaufaliśmy Bogu. Wiecie, bo to tak w ogóle często łatwo jest ludziom zarządzać przeważnie czyimiś pieniędzmi, tak? Jakby swoje mamy zawsze jakby układane, to tyle możemy, tego nie możemy, co możemy robić, ale czyimiś to najbardziej. Ja lubię sobie robić różne ćwiczenia ze swoją duszą, wiecie. Ja w ogóle sprawdzam sobie ją, w którym ja jestem miejscu. Ja zachęcam was teraz do takiego przykładu. Nie będę brał pod uwagę rodziny cielesnej, żeby nie karmić humanizmu. Ale weźmy sobie pod uwagę, dlaczego nie? A weź sobie swojego pastora, swojego ojca duchowego, albo weź sobie swojego brata w kościele. Co czułbyś, gdyby na skutek twojego dawania zaczął mieć lepsze mieszkanie od ciebie, większy dom, lepszy samochód, ładniejsze ubrania? Czy to są coś, by cię skręcać w żołądku? Czy postanowiłbyś może trzeba przykręcić kurek? Czy może byś się ucieszył? Sprawdźmy swoją motywację. Na ile jesteśmy wolni? Na ile chodzimy w miłości? Ja kocham takie ćwiczenia, bo są bardzo praktyczne. Mogę dzisiaj mówić wam o takich ćwiczeniach, bo ja robię sobie regularnie. Tak postanowiłem trenować swoją duszę. Wiecie, bo to generalnie jest tak, że łatwo się daje tym, co mają mniej. Dlatego tak prosto, czy dużo prościej, jest dawać bezdomnym. Ale prościej, trudniej jest dawać tym, co mają więcej. Wiecie, jak my z Julitą wprowadzaliśmy się do naszego pierwszego mieszkania w zamkniętym osiedlu, na ulicy Apartamentowej, naszego 30-metrowego apartamentu, wszyscy nas lubili. Wiecie dlaczego? Mieliśmy najmniejsze mieszkanie. Wszyscy się czuli przy nas dobrze. Czuli się tak lepiej. Jak chcieli sobie poprawić morale, to w ogóle mogli z nami pogadać. Oni mieli 65, 70, tylko były kilka mieszkań, 30 metrów. Tak się dobrze z nami czuli. No wiedzieliśmy o tym. Ale tak jest. Łatwiej się daje bezdomnym, trudniej się daje tym, co mają. Pytanie dlaczego? Wrócę do Ewangelii Łukasza, do 16 rozdziału. Bardzo często czytamy fragment. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. I bardzo często to jest stawiana kropka. Ale tu jest jeszcze 11 wers. Jeśli więc niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? Tą najmniejszą sprawą jest ta mamona. Ufanie Bogu w pieniądzach to jest w ogóle fundament. To jest podstawa naszego chrześcijańskiego życia. Zaufanie w pieniądzach. Realna zależność od Niego w tym temacie. I wrócę kawałek wcześniej, bo to jest w ogóle fragment. To jest jeden z takich fragmentów, które jak czytałem w Biblii wielokrotnie, to przychodziłem i nie rozumiałem. Jakoś tak próbowałem sobie zbudować gdzieś tam intelektualnie, jakoś mi to nie pasowało. Uważam, że to jest jeden z najbardziej takich w ogóle niereligijnych fragmentów i takich w ogóle po ludzku kompletnie niesprawiedliwych. A może szybko przeczytam tam dalej a propos od 3 wersetu tą przypowieść o nieuczciwym zarządcy. I rzekł zarządca do siebie samego: cóż pocznę, skoro Pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam siły, aby kopać, a żebra się wstydzę. Wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego: ile winieneś panu memu? A on odrzekł: 100 baryłek oliwy. Rzekł więc:
weź zapis swój, siądź i szybko napisz 50. Potem rzekł do drugiego, a ty ile winieneś? A ten odrzekł, 100 korców pszenicy. Rzekł mu, weź zapis swój i napisz 80. Przechodzimy do tego momentu, który chce się zatrzymać. I pochwalił Pan. I pochwalił Pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił. Bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. Do pewnego momentu brałem tylko to, że synowie tego świata są przebieglejsi. Ale jakoś nie mogłem sobie poradzić z tym pytaniem w ogóle, za co go pochwalił. Mamy prostą sytuację. Jest człowiek, ma swój majątek, ma dłużników. Jest szafarz i zarządza. Szafarz ze strachu przed tym, co będzie później, okrada swojego właściciela. Pozbawia go pieniędzy, anulując dług. I pochwalił Pan, tak? I pochwalił Pan nieuczciwego zarządcę. Długo się nad tym zastanawiałem, za co go pochwalił. Szafarz pojął w końcu istotę pieniądza. Istotę, że prawdziwa moc pieniądza jest w jego używaniu i wpływaniu nim pieniądzem na przyszłość. On pojął tą istotę. W czym jest ta moc? Pan nie miał pretensji, Pan był świadomy tego. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. On nie miał pretensji do tego. On się cieszył, że on uzdolnił się do tego, że zrozumiał, jaka jest istota pieniądza. Że jego moc płynie z tego, aby używać i wpływać na przyszłość. I kreować tą przyszłość. Wiecie, chciałbym przejść do takiego krótkiego podsumowania tego, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Królestwo Boże to nie świat. To inny rodzaj inwestycji. Nie oczekujmy zmaterializowanego zysku z każdej złotówki. Niech naszym nastawieniem, kiedy będziemy rozmawiali na kolejnych spotkaniach, będzie pomnażanie pieniędzy, obracanie pieniędzy. Niech nie będzie chciwość. Niech nie będzie oczekiwanie zwrotu. I uświadommy sobie, że tak naprawdę w ogóle nie o to chodzi. Nie o to chodzi z perspektywy nieba, żebyśmy w takim sensie ziemskim, czysto materialnym tutaj mieli, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawanie, aniżeli branie. Że to na dawaniu zbudowane jest Królestwo Boże. Jako jednej z naczelnych zasad. Żebyśmy sobie też uświadomili naszą odpowiedzialność wtedy, kiedy chcemy realnie się rozwijać, za zarządzanie naszymi talentami. Żebyśmy się w ogóle nie wstydzili o tym mówić. To ważne, żeby wiedzieć, jakie mamy talenty, żeby nimi obracać. Pamiętajcie, chciałem zakopać swój talent. I pięknie przy tym o tym mówiłem. Pieniądze same w sobie nie mają wartości. Żadnej. Ale kiedy ich używamy we właściwy sposób, możemy wpływać nimi na przyszłość. Nasze decyzje i obracanie nimi są ważne. Ważne. Kiedy połączymy to z naszą motywacją, wtedy zaczynamy budować prawdziwe rzeczy. I każdy z nas został powołany na szafarza. Bóg uwalnia namaszczenie nad tym, co robimy. I to On jest źródłem naszego błogosławieństwa. Ale my jesteśmy szafarzami. Szafarzami. Mamy zarządzać. Zarządzać w Jego imieniu. Mając świadomość, że tu jesteśmy przechodniami. Tam jest nasz dom. Tam należymy. Tam mamy skarby. To wszystko tu jest nieważne. Będzie spalone. Spalone. Te domki, te samochody, te ciuszki, te inne bzdury, wszystko. Tego nie będzie. To w ogóle nie o to chodzi. Powstańmy więc wszyscy naszego miejsca, naszego powołania i... To był proroczy gest. Miejsca naszego powołania. I... Ha ha ha!
Poszerzajmy granice Królestwa. W nas. Amen. W nas i dookoła nas. Amen. I teraz realnie postawmy. Ojcze, dziękuję Ci za ten czas. Uwielbiam Ciebie za to. Uwielbiam Ci za te słowa. Ja dziękuję Ci, że te słowa, one wykonają swoją pracę. W imieniu Jezusa. Amen.